Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Drugi lot w sezonie lotowym 2017 w oddziale 059 Kosakowo odbywa się podobnie jak pierwszy, z odległości około 150 km z miejscowości Bonin. Tak, to jest kierunek na Koszalin. Pogodę mamy dzisiaj troszeczkę gorsza niż ostatnio, kiedy tu u Maćka byliśmy, ale nie przeszkadza, to jest do lotów jest bardzo dobra. Tak, jest trochę pod wiatr, teraz typowy, bo tam widać na tym. Tutaj akurat nie ma dzisiaj wiatru, chociaż troszeczkę tak zawiewa. Nie, właśnie tak, kurczę, jest całkiem, fajna całkiem. Pogoda. Młode uciekły. Dwa młode tu sobie chodzą jeszcze, ale one powinny zaraz wejść. Rozrabiały, dzisiaj poszło 15 samic, tylko samce wszystkie zostały w domu. To poczekaj, to powiedzmy o tych samcach, to wypierzyły się prawie. Tak, one, no po prostu nowy środek. Terapia eksperymentalna. Nowy środek testowany, po prostu testowany jest pewien preparat nowy, który... No, które jeszcze nie. Chyba nie, dawka była za duża. Dawki, no, ale ktoś to musi po prostu testować, żebyście wy to później nie. Ale samce zostały, a samiczki tak, poszły. Samce były na tym testowane, samice nie. Samice są na pełnych piórach, na pełnym skrzydle. Nie wierzę, a samce po prostu zrzuciły w przeciągu 3 tygodni, nawet po 4 lotki. Niektóre z tego lotu przyszły praktycznie prawie łyse. Czyli preparat dobry jest na pierzenie w tej dawce. A to mówię, jest dawka tak minimalna, bo 0,5 ml się dawało na 50 gołębi 2 razy w tygodniu, a gołębie, no niestety, ta dawka musi być dużo mniejsza. Ten preparat miał być. Tak, wszystkie doszły, ale no mówię, doszły, było wiecznie, czyli mówię, taki brak piór to jednak spowodował to, że teraz będą siedziały i czekały sobie na samiczki. Samic poszło, mówię, tak jak powiedziałem przed chwilą, 15. A będziemy obserwować. A cały oddział ile wypuścił wszystkich gołębi dzisiaj? 2897 chyba 7. Czyli też widać, hodowcy oszczędzają chyba, nie? Czy nie znaczy, za bardzo? Ile u was w oddziale na początku było wszystkich? Na pierwszy lot poszło bodajże 3400, teraz 2800, czyli troszeczkę gołębi widać, że zginęło. Mówię, te gołębie są jeszcze w tej chwili nierozlatane, zimno jest, zginęły trochę tych gołębi. Na spisach mieliśmy 3700 gołębi, na pierwszy 3400, teraz 2890, no prawie 3000. Mhm. Czyli tendencja spadkowa jest dosyć ostra, ale zobaczymy, może niektórzy tam jeszcze mają mniejsze młode, też tam wiem, że nie wszystko wkładą. Tutaj gołębie zostały wypuszczone o której godzinie dzisiaj? 8.30. Słyszymy go zegar. 7.30. Tu zegar bije 9 godzinę. Tak, czyli no myślę. Czyli mamy już półtorej godziny lotu. Ostatnio były po 2 godzinach. Dzisiaj podejrzewam troszeczkę dłużej będą leciały, choć to różnie może być. Nie? Dziś powinny przylecieć te gołębie, które lecą. No, nie te, które ostatnio leciały z wiatrem. Dzisiaj powinny troszeczkę inaczej te gołębie lecieć. Tutaj przy okazji, jak jesteśmy kolegi Maćka, ja tu specjalnie przyjechałem, raz, że blisko, a dwa, że tutaj akurat mamy te gołębie młode na sprzedaż, które tam pokazywaliśmy, nastanione już są. Zrobimy zdjęcia. A chcemy zrobić zdjęcia jeszcze, bo to są jedyne gołębie, których jeszcze nie mam zdjęć zrobionych ze swoich, tutaj powiedzmy, hodowli, te co z Maćkiem mamy. To są gołębie te, które tutaj u Maćka w rozpłodzie są, to jest 30 kilka gołębi. I właśnie chcemy kolegom pokazać, że to nie jest takie skomplikowane. Dzisiaj będziemy robić zdjęcia, te 30 gołębi zajmie nam około, nie wiem, godzinę, półtorej. Ja do domu przyjadę, zaraz je dzisiaj odrobię, też nagram film, pokażę, jakimi programami to zrobić. Chodzi nam o to, żeby pokazać, że jak bardzo prosto można sobie taką też hodowlę, stronę zrobić. Też będzie później nam to widać na przykład przy zdjęciach, taki mały, jak jego rodzice wyglądają, tak. No bo co, takiego małego pokazujemy, no to mówię ten, ale będziemy widać jego. A przede wszystkim nam rodzice. Też pokażemy, jak to szybko można zrobić i przy okazji, korzystając z tego systemu, który mamy tam na tej stronie, naszehodowle.pl, możemy od razu mieć łatwo zrobione rodowody tych młodych gołębi sporządzone. Możemy też zobaczyć, jak te gołębie wyglądają. Rodowody rodziców są zamieszczone. No i przede wszystkim strona internetowa od razu automatycznie powstaje, bo tak naszegolebie.pl, to tam jak sobie wejdziemy, będzie tam taki klawisz nasze hodowle i tam jesteśmy na tej stronie. No i tam po prostu hodowcy, którzy będą chcieli, mogą sobie stronę zakładać. Oczywiście na warunkach, które tam są podane w zasadach, ale przede wszystkim chodzi nam o to, żeby bardzo prosto to robić. Te zdjęcia, które my wykonujemy teraz, to staramy się robić te gołębie tak jakby bez obróbki, bez upiększania zbytniego. No, każdy jakieś tam lubi, ale tutaj o takie poglądowe zdjęcia, one całkowicie dobrze wychodzą. Chodzi o to, żeby pokazać, to jest jak ten rzetelne, goł... To jest typowe, rzetelne zdjęcie, bo nieraz, no mówię, no, znam opinię kolegów, którzy kupowali gołębie z tych zdjęć, z formatów.
no to później bardzo zawiedzeni. My tu staramy się nie upiększać. Raz, że to też robimy, ja powiem szczerze, z lenistwa, bo mi się nie chce, jak tych gołębi się setki wykonuje, to długo to trwa. Ale to pokażemy wszystkie. No. Ale teraz będziemy, czekając na gołębie, robili zdjęcia tych gołębi rozpłodowych i zobaczycie, koledzy, wieczorem już film zamieszczę, a za te 2-3 godziny po wykonaniu zdjęć, te 30-40 nowych zdjęć gołębi będzie zamieszczone w internecie. No. O, a czekamy teraz na gołębie. Czekamy. Widzimy, zachmurzenie troszeczkę jest większe niż wczoraj, no jest, ale jest no za jest. To bardzo fajna pogoda, bo nie jest ani za ciepło, ani za zimno, tak akurat można powiedzieć. Okay. W trakcie, kiedy robiliśmy zdjęcia, już doleciała jedna samiczka. Jaki tam numer, Maciek, jest jej? Co doleciała? Nie wiem, tam nie wejmy. Co? Aha, nie, tu nie widzimy, bo tu akurat robimy zdjęcia, ale już Maciek przeszedł, zobaczymy. 50-51. Tak, a to jest ich godzina? 9:41. 9:41, czyli widzimy, ile leciały wtedy? 2 godziny 11 minut. O, na razie jest tylko jeden gołąb. Z 15 papierosa już widzę, pali kolega. Zaraz, jak się nazywa, może się następne pojawią. Na razie nikt nam jeszcze nie sygnalizował, nie? Tam wprawdzie dzwoniliśmy do kolegów z innych oddziałów. Oni pół godziny prędzej puszczali. Tak, ale też nie mieli, czy mieli? Mieli, no. Ale pół godziny prędzej puszczali. Tak. Natomiast teraz ten gołąb już przyleciał. No pierwszego nie zaobserwowaliśmy, no bo niestety... Jest. O, jest następny, widzę. Tak. Przyszła jedna, o tu widzimy. Sobie jeszcze krąży. 150 km, widać, że nie są zmęczone gołębie. Akurat byliśmy w trakcie wykonywania, o, siada zdjęć, także pierwszy namąknął, ale następny już jest. O, słyszałem, że odbiło też. O. Ona w kierunku przyleciała? Nie. Ona, właśnie ciężko było zobaczyć, bo ona... Ja nie wiem, jak ona przyleciała. Właśnie. Zobaczyliśmy, jak krążyła. Tak, już. O, sobie znaczy, będziemy... one się na nie będą sypać, bo ich jest tylko nie, 15, nie? Ale... Zaraz się prawdopodobnie pojawią następne. Tak, ale to chyba nie twoje, to dalej. Nie. To widać tam. Teraz kolejny lot macie w niedzielę, nie? Tak. W niedzielę. Też taki dystans? Czy... Nie, to już jest... Nie, to już jest 200, tam będzie coś. Ponad 200 km będzie następny, czyli widzimy w ciągu... 20 chyba. Jak pogoda dopisze, to 3 loty w tygodniu będą takie, akurat te pierwsze to nie są takie występujące dla gołębi, to w takim trybie można to zrobić. Tak, tak, ale to czyjś inny. Teraz zaczynają tu. Czy nie, to nie twój. A to ten młody. To młody, no, dwa takie tutaj wyskoczyły, ale jeden chyba już wszedł, co? Nie, nie, bo zamknięte. Bo jeszcze nie zrobiłem pełnych tych drutów, żeby nie nie wyskakiwały. Tak, a one po prostu jeszcze kombinują i wychodzą. Sobie popatrzymy. To pojedyncze widać, jak przychodzą, ale do tego gołębnika na razie nie przylatuje żaden. Ja dwa dostałem. Kolega jakiś dzwoni, teraz się dowiemy, kto i czy ma. Z tej strony widzimy, się trochę przejaśnia. To kto dzwonił? Mechelinek, ale oni jeszcze nie mają tam. To te właśnie, może te, co leciały, tak, to właśnie tam, leciały. Na Mechelinki właśnie tam. Mechelinka, przypomnijmy, kolega Pięczkę lotuje. Ale już nie w naszym oddziele. W Lumi. Oni mieli pół godziny prędzej puścili gołębie. To nie, no to tam kto jeszcze lotuje? Tam Machola. Rafał. Mhm. Idzie. Nie, idzie. Tam z tamtej strony przyszedł właśnie zaraz tu. Tak, o, widzimy. To byłby trzeci. Tutaj krąży z tyłu za nami, o tu jest. O. Tu. Gdzie do mnie? Idź. Te pierwsze loty filmujemy tutaj w okolicy. Z uwagi na pogodę też jest ciężko niekiedy tak... Odbiło? Chyba jo. To jest czwarty, tak? To był trzeci już. Trzeci. Zaraz zobaczymy. Z uwagi na tę pogodę to często też niekiedy nie... Jak przesuwają się godziny wypuszczenia, to ciężko by było niekiedy daleko zdążyć albo dojechać. Tak, trzeci jest, trzy są, no tam nie słyszeliśmy, ale to jest trzeci gołąb. Kolega Maciek ma teraz już bardzo małą ilość tych gołębi, które ma do lotu, bo... mylą. O, tam jest następny. Widzisz? Tam doleciał. Tam będzie chyba za dachu zaraz wleci. Bo tam też ma gołębie, tam dalej. Aha, to chyba, że ktoś tam, bo tam leciał właśnie. Tam ma dosyć. On ma 60 gołębi. Nie, tu nie ma na razie. Nie pokazał się. No, widzimy, tu zachmurzone. A z tamtej strony już zaczyna się przejaśniać.
dwa dni temu, kiedy tu byliśmy, Maćka, pokazywaliśmy, jak wyglądają te gołębie młode, bo o, to jest właśnie w Gdyni. Znaczy, to praktycznie idą dobrym kierunkiem, bo stamtąd powinny wychodzić. No. Nie do mnie, idź. One tu kiedyś, tu lotowały kiedyś, tak? No, kiedyś tak. Ale sobie tam za chwilkę wejdzie, będzie czwarty gołąb. Już chyba go dobity jest zapewne. Widzimy co kilka minut, teraz mamy 5 minut od momentu, kiedy rozpoczęliśmy nagrywanie. O, 5 minut minęło, te 4 gołębie już są. No, a można powiedzieć, że 5, 5 będzie to 33%, to zobaczmy, tam stada, to innych ptaków całe. O, nie, tam jeszcze inne też. No, my teraz patrzymy tutaj właśnie na to niebo za tym domem, żeby zobaczyć. Tam do sąsiada. Właśnie, te gołębie co tam dolatują. O, czekamy dalej. W międzyczasie, kiedy tutaj robiliśmy zdjęcia, dwa gołębie weszły, teraz trzeci, czyli mam już 7 czy 8 gołębi. No. Tu się Maciek już zadowolił, bo bierze, że tak powiem, te 4 co... Ten jeden to będzie na pewno dobrze, te pierwsze dwa. Reszta mamy po ślizgu parę minut. Gołębi, to nie można liczyć na początku sezonu, że one tak będą. Później to może coś tam się wyciągnie z tych 15, ale to różnie to bywa. Zobaczymy. Tak. Teraz już mamy pierwszą serię skończonych zdjęć, także tam nic nie umknie raczej. Oby coś przylatywało tylko. O, te dwa gołębie młode widzimy sobie chodzą. Zobaczymy. Nie, tutaj to lecą dalej, na te mechelinki tam. Tak. Zobaczymy, jak te gołębie wyglądają. Karmę kolega weźmie. Karmę jaką używasz w tym roku? Znaczy głównie jest Prima i Goldwing i Natural. Widzimy te trzy firmy. Worki z tą karmą. Tak, karmę mają przygotowaną jak zwykle na warzywach, na propolisie. A dziś, o, taka dawka, to jest odważona, czy taka? Nie, dzisiaj tak one sobie tam dostają, o jest, chodź, jest następny gołąb, już połowę ponad masz, także widzimy, nakrapiana pstrata, kasamiczka. Siadła, tu chyba jeszcze jeden jest, nie, to cukrówka tam z tyłu leci, zmyla. Chodź. Zaraz wejdzie. O, widzimy, wylądowała już tu z nią. A te młode niepotrzebnie tam nam wyskoczyły, ale... Nic nie zrobi się. O, słyszymy, odbiło tam. O, sobie teraz w tym czasie zobaczymy, wejdziemy do gołębnika, zobaczymy. Samczyki jak gruchają, czekają na swoje samiczki, o. Tak, samczyki czekają. No. Właśnie piękny zapach dymu papierosowego, ta kolega ma, ta, widzimy, nałogi to są zgubne te. No, ale sobie te gołębki teraz pojedzą. No właśnie, jak się na przykład rozpierzyły te samce. To co mówił, no. Głowa łysa, ten do, tu łyso, czyli praktycznie samce nie mogą lecieć. No na początku sezonu, no. To jest ciekawe, to zobaczymy. No. Czekamy na dalsze gołębie, tam zaraz sobie zerkniemy. No tam cała, dopiero zobacz, jak grupa tam. No, tak, ale to tam jak mówię, nawet te mechelinki. Tak, to mamy ile? 8 czy 9 ich, tak? Pierwszy, zobaczymy. No. O, sobie popatrzymy. Pierwszy, mechelinki, rewa, to tam jest dużo tych gołębi. Jest 7. 7. To się jakiś nie odbił chyba. Chyba kurde się nie odbił. Się nie odbił jakiś, bo coś ale... chyba było 3. 4, 5, a może jest, nie wiem. Ja widziałem, że jeden wchodził, no zobaczymy. No mamy 8 gołębia, sprawdziliśmy, się wszystko zgadza. 7 gołębi było, coś źle liczymy. Jest już 8, nawet 9, ty zobacz. O, 9 jeszcze przyleciał, czyli w międzyczasie co patrzyliśmy, ile gołębi jest rzeczywiście. Także mamy 9 gołębi. O, to jest czyli więcej jak połowa na 15, zostało 6 jeszcze. One się na pewno będą tutaj schodzić przez najbliższy czas. A nie ma dwóch starych samic, to na pewno. Będziemy sobie patrzeć. O, tam idą następne. Także
Na razie nie jest źle. Kiedy będziemy u Maćka następnym razem, to będziemy widzieć już, kiedy będą sporządzone listy, jak te gołębie się klasyfikują w oddziale i sobie będziemy mogli to zobaczyć. O. Słońce teraz wychodzi, my już tu w gołębniku mamy te 9 gołębi. Pomału będziemy kończyć naszą relację, chcemy się tam dzisiaj pokazać, jak będziemy te gołębie, którym zdjęcia robiliśmy, będziemy wprowadzać do programu, tak żeby one jak najszybciej na stonie były widoczne i dołączone będą ich zdjęcia do tych młodych gołębi, które mamy tam na sprzedaż. A tutaj Maciek tak mi ucieka na to słońce, specjalnie tak przychodzę, żeby mi w oczy nie, że wojkę się świeciło, on to tam ucieka. Mi ma świecić. Tutaj mamy, mówię, 9 gołębi z 15. Sprawdziliśmy, czy wszystko zgadza. Jest jeszcze jeden. 11. 10 to będzie, tam drugi leciał, ale to gdzie indziej już chyba, co? Tak. Tak, o. Ale mamy tego 10 gołębia. Także mówię, już mamy, czyli 2/3, 66% będzie. To ta starsza samica, na którą tak czekałeś tam? Nie. To jeszcze, czyli tamte na pewno dojdą. Tam jeszcze widzimy 3 kolejne gołębie lecą, ale one gdzie indziej już tam. Dobrze, zobaczymy. Właśnie, my już powiedzieliśmy, że będzie. No nic, małą relację będziemy kończyć. Także nieraz jeszcze pewnie kolegę Maćka odwiedzimy. Będziemy obserwować, co się na gołębniku w Kosakowie dzieje. Głównie się zajmiemy typowo tym. Gołębiami młodymi. No to zresztą tam same się, że tak powiem, samce wyeliminowały. O. Tak jest. O, tu widzimy ten gołąb. Sobie tak no, siada. Chodź. Teraz zaczęło się troszeczkę wiać, nie? Ale no, się rozpogadza. Kot był typowy, taki fajny podwiatr. Mówię tu, żeby tych gołębi było 60, to by było na co patrzeć, a tu przy 15 gołębiach to niestety. Też tak. Jest na co patrzeć, tak spokojnie. To tak mówię, chodź. No chodź. Może tych gołębi właśnie dwóch młodych, bo nie, te dwa. Nie, ona to roczna samica, to ona jeszcze. Chodź. Ta nie latała w tym gołębniku, co mamy za plecami? Nie. Tam też leci do kolegi. Tutaj w międzyczasie, jak rozmawialiśmy, kolega Olszewski, wtedy tutaj, kiedy były 4 gołębie, miał ile? 14, 15. Ale on wypuścił 60 chyba, 50 parę. Ileś tam. No. Tutaj po sąsiedzku. No chodź. No. O, ruszyła. Teraz sobie próbuję. Te młode może rzeczywiście biorą, straszą. Znaczy one się nie powinny bać, bo ona po prostu jest czegoś innego przestraszona. Zobaczymy. Teraz zginęła nam za domem, ale wylatuje. O. Rzadko się tak zdarza, ale no nieraz tak jest też taki. Rajze Fiber. Gdzie ona jest tu? O tu. Rajze Fiber. Może się my schowamy, może mi się. Nie. Sraczka jest po kaszubsku. No. To tak biega jak ze sraczką Rajze Fiber. Nie? Tam są jeszcze dalej, ale to teraz już powinna. Łobuzować zaraz ją Jaszą. Jaszą bym weźmie gdzieś. Może my się schowamy, co? Ona się nie powinna bać. Nie, teraz. Raczej tutaj. To zawsze gdy zgiełk był, to przypomnijmy sobie, na lotach normalnie gołębie siadają, są do ludzi przyzwyczajone. Zresztą tu sesja nie jest za dużo, tam znowu siadła. Teraz już jej nie widzimy, ale siadła na tym budyneczku. Gdzie... Chyba, że to nie jest gołąb, słuchaj, z gołębnika, bo... bardzo dużo gołębi wraca. Bardzo dużo gołębi wraca. Słuchajcie, zaraz wam pokażę. Teraz wrócił go. Z zeszłego roku? Tak, z finału wrócił go Zbyszka Oleksiaka następny. Już do Zbyszka dzwoniłem, połowy jego. O, widzisz. Wróciła też samiczka Olgierda Rusilka. I to dziwne, że ten gołąb zginął jako piszczek i teraz wrócił. Ktoś sobie go po prostu trzymał, no tacy są hodowcy. Ale wsiaka ten płowy, tak? Tak, samiczka Olgierda Rusinka, zaczniki ktoś się sobie założył i on sobie trzymał. I ona nawet nie była, ona nawet nie była na lotach treningowych, a teraz wróciła, nie? Czyli mówię, no tak to jest, niektórzy to złapią i trzymają. O, ale za to ten już ląduje. Zielona obrączka to twój raczej, z TPS-em jest normalnie stąd. No, ale wchodzi. No i to stara samica jest. No, dobrze. No nic. No, kończymy. Także kończymy naszą relację.
będziemy dalej robić. Na pewno się jeszcze raz nie sprawdzimy, a idziemy do końca, bo tam jeszcze zostało na was 7 czy 8 gołębi. Także na razie. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot wszystkim. Bo tutaj wprawdzie planowaliśmy przed chwilą wyjechać, ale dokończyliśmy zdjęcia i w międzyczasie doleciały tutaj kolejne gołębie. Brakuje tylko chyba jednego gołębia. Ale przy okazji, jak już o Zbyszku Leciaku mówiliśmy, o tym gołębiu, który tutaj przyleciał, tak, złapany i przez kogoś tam wypuszczony. Znaczy, ale to akurat nie jest dla tego gołębia. Ja wiem. To jest, no chciałem to Zbyszkowi dać na wystawie za drugiego lotnika po prostu. Pokażmy tutaj gołąb o numerze 2824. Tak. Notabene to jest gołąb, który robiłem ostatnio zdjęcie. On jest też na tej samej stronie u nas. No. Na... I to jest jeszcze do tego gołębia. Nasze hodowle. Po prostu dla Zbyszka. No nie było Myda wystawy. No. Nie także dostał. Taki medal dostanie. A teraz ty będziesz jechał, no to... Zabiorę Zbyszkowi. A tego gołębia notabene mam zrobione teraz 2-3 dni temu, kiedy byłem w zeszłym tygodniu Zbyszka, to tego gołębia robiliśmy, bo tam też u niego robimy podobną techniką, no, na tej zasadzie, jak jest nasze hodowle.pl, to jest całą dobra jego stronę o tych gołębiach. Także gratulacje. Zbyszka. Gratulujemy, dziękujemy. Już teraz na pewno jedziemy, a będziemy za chwilę, kiedy ten film będziecie, koledzy, w internecie oglądać, my będziemy w tym czasie nagrywać film, jak dzielimy te gołębie, którym wykonaliśmy zdjęcie. Chcemy wam tak po prostu pokazać, że w bardzo krótkim czasie można sobie tak jakby zdigitalizować hodowlę i mieć hodowlę w internecie cały. My na przykład będziemy mieli te gołębie wszystkie rozpłodowe, które tutaj u kolegi Maćka tam mamy. No i te młode, które są też na giełdzie, będą od razu miały zdjęcia wszystkich swoich rodziców. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.